Trzeba przyznać, że w tej niesamowitej wrzawie gdzieś tam ginie głos Big Mo. Krótkie metryczki, a my oczywiście skrobimy 52 walki. No, już nazbierały się przez te 17 lat. Długa droga Mateusza Masternaka, od 19-letniego chłopaka, dojrzałego 36-letniego mężczyzny, ojca trójki dzieci, który przyjechał po ten pas, wreszcie się doczekał i mówi: wrócę z tym pasem do Polski, obiecuję, no. Nakłada sobie dodatkowy ciężar, ale jednocześnie jest to też mocna motywacja. Absolutnie tak. No ale też te 50 kilka pojedynków buduje to doświadczenie, o którym mówimy, które ma pomóc dzisiaj wygrać Polakowi ten pas. Tak, Chris Bielam-Smith, zaledwie 3 lata jest młodszy, ma 33 lata od Polaka, a tych walk, no nieporównanie mniej, 18 zwycięstw, jedna porażka, 12 walk wygranych przed czasem. Tak naprawdę dopiero te ostatnie lata pokazały, kim jest Chris Bielam-Smith. On przecież w 2019 roku przegrał bardzo dobry, wyrównany pojedynek z Richardem Riakporem. Później zdobył mistrzostwo Wielkiej Brytanii, później był mistrzem Europy. No i wreszcie ten pojedynek tu w Bournemouth na stadionie piłkarskim. Wygrywa z Lawrence'em Okoli i zostaje mistrzem świata organizacji WBO. Czemu, że ta cała historia była naprawdę misterna, bo Anglicy zgodzili się, grupa Boxer, żeby Adamek za cenę, Masternak za cenę tego, że rezygnuje z bycia pretendentem, jedynką do tytułu organizacji IBF, pasa, który posiada Whitley, jednocześnie otwiera drogę właśnie Riakporowi, żeby walczył o tytuł z Australijczykiem. No, ale tam nie można się było dogadać. Riakpor zrezygnował z tego, z walki o tytuł. A teraz w ogóle bardzo prawdopodobne, że tytuł straci, bo opytaja bez walki. Opytaja bez walki, bo wystąpi w Riyadzie. Tak, już Hearn powiedział, że na pewno nie zrezygnuje z tej walki. Co to będzie oznaczało? Kontrakt, proszę Państwa, zawarty, zakłada rewanż. Jeżeli przegrałby ten pojedynek Bielam-Smith, to Masternak będzie musiał walczyć z jednym z trójki. Okoli, Riakpor lub Bielam-Smith. Ale patrzmy, bo teraz najważniejsze jest to, co dzieje się w ringu. I bardzo istotny będzie ten początek, jak Polak wejdzie w ten pojedynek. On jest znany z tego, że lubi narzucać swój rytm. On winduje tempo pojedynku i on kontroluje walkę przez cały okres tego pojedynku. Nie jest takim zawodnikiem, który lubi gonić wynik. Już jest lewy prosty, ale nie może uciekać do lin, bo agresja jest znana Bielama Smitha. Ale ładnie tutaj krokiem odstawnym, dostawnym sobie odszedł i lewy prosty. W momencie, kiedy Bielam Smith rezygnuje z ataku i ma te przestoje, to jest moment, w którym Mateusz może ten lewy prosty lokować na głowie i tułowiu rywala. Tak, a ten scenariusz do tego jeszcze, powiedziałbym, wymarzony, to jest kontra, kiedy rywal ruszy do ataku. A sędzia przerywa ten klincz i bardzo dobrze dla Polaka, że nie upiera się, żeby w tym klinczu być. Tak, sędzia, który po raz pierwszy sędziuje walkę o Mistrzostwa Świata. Panu pan sobą dużo już walk naprawdę istotnych, 5 walk kobiet o Mistrzostwo Świata, ale tak troszkę zasięgnąłem języka i cieszę się naprawdę bardzo dobrą opinią John Layton. Ale proszę zwrócić uwagę, jak teraz szedł team BMC do tego półdystansu, jak niezdarnie, jak szeroko rozstawiał nogi, jak ustawiał się frontalnie. Należy go wtedy kontrować, bo jeśli będzie się tylko wycofywał, no właśnie, Mateusz, no to będzie problem. Rozmawiałem o tym z Piotrem Wilczewskim, że wtedy jest bardzo niebezpieczny Bielam Smith. Tak jak teraz. Były 2 ciosy na tułów, obejście, nawet ręką sobie ustawił Smitha po to, żeby łatwiej mu było go obejść. No właśnie, teraz podwójny lewy prosty Smitha, lewy prosty na korpus. Szykuje się do zadania ciosu mocnego prawą ręką. I jeszcze jeden lewy prosty, ale odpowiedź jest Masternaka również lewym prostym. I to podwójnym i potrójnym. No, a teraz trzeba szukać tej prawej ręki, no bo Smith ma opuszczoną cały czas lewą. On nie potrafi w półdystansie jej podnieść. Tak, przydałby się taki mocny, stopujący prawy. A teraz próbował obniżyć pozycję pod ten lewy Masternaka, podejść swoim prawym na korpus Smith. No jak rywal będzie atakował, walka będzie mniej więcej równa, to
Nie ma żadnej pewności, jaka będzie punktacja rundy. A raczej można się spodziewać, że będą przychylnie patrzeć w stronę Anglika sędziowie, chociaż jest polski sędzia Grzegorz Molen. Tak, jest amerykański Patrick Morley. Jest dobry lewy prosty i szczelny blok. I jest jeszcze oczywiście Anglik Steve Gray. No i pierwsza runda za nami. Tak, ale przy tym tempie Mateusz będzie mógł kontrolować pojedynek. To nie jest jeszcze szaleńcze tempo i agresja Williama Smitha. On jest jeszcze ostrożny. On jeszcze uważa na to, co potrafi Polak. Jeszcze się nie przekonał, że jest w stanie w tym pojedynku być odważniejszy. I nie trzeba mu dać absolutnie tej pewności. Tak naprawdę tych power punches, a więc ciosów bitych poza lewym prostym, obaj są praworęczni, nie było w tej pierwszej rundzie. Nie, było kilka ciosów na korpus Mateusza, była jedna próba lewy, prawy i jeszcze było widać nerwowość, bo podniosła się prawa noga Mateusza. Ale w sumie bardzo ciężko jest punktować na pierwsze starcie. Absolutnie. Tu plan był taki, żeby bardzo ostro zacząć ten pojedynek, jak dzisiaj rozmawiałem z Piotrem Wilczewskim, i zacząć od takiego, no oczywiście kontroli dystansu, ale zdecydowanego pressingu od pierwszego starcia. A teraz proszę, widzimy, co się dzieje. Ale to byłem pewny, że Smith w końcu ruszy, ale teraz była dobra próba lewego sierpa w kontrze Mateusza. Na sparingach widziałem, świetnie pracował tym lewym sierpowym, trochę nie wierząc w niego, trochę zawsze nastawia się na prawą rękę. To trzeba mu puszczać koniecznie ten pojedynek z Janikiem, to to dawno, 2009 rok. Tam i jedna i druga ręka. No właśnie, ale ta lewa skończyła. Tak. No i znów jak ten lewy sierpowy. Kiedy idzie do przodu. O, teraz lewy sierpowy Masternak. No świetnie zrolował później Smith. Tak. Miał przegląd, nie był zamroczony. Teraz za szeroko. Obserwowałem Mateusza na sparingach. Lepiej mu wychodzi jednak bity ten prawy do środka. Lepiej, żeby się skupiał na prawym prostym. Te prawe sierpowe zdecydowanie rzadziej. Ale tutaj widać, że stara się być w klinczu aktywny. Kuralne śpiewy. A o, świetny prawy. Do środka, no, to jest właśnie taki klasyczny prawy krzyżowy. Dokładnie. I powinien sobie otwierać drogę do tego prawego, czy lewym prostym, czy nawet lewym sierpowym. No, ale skupiać się właśnie na tym prawym. I świetny, brawo. Mówiłem, że Smith, nie wraca mu ta ręka. Ale teraz znów ostro poszedł po tym, po tej akcji Polaka, poszedł do przodu Smith. Poszedł, ale nie należy panikować, bo te ciosy wcale nie są celne. To są ciosy w ramiona, w blok. Część z nich była na korpus, natomiast nie były tak czyste, precyzyjne jak ciosy Masternaka. Maciek, my nie panikujemy. Ważne, żeby nie spanikował Masternak, a widać, że nie panikuje. Nie. Kapitalnie, ależ twardy jest, tylko odchyla się po tych ciosach, jak takie duże drzewo, które się lekko przechyla w jedną stronę. Tak, tylko zobaczymy jak długo, bo powiedziałem, że zawsze musi być ten pierwszy moment, w którym Anglika czuje w końcu trudy swojej kariery. Tak, obaj są bardzo twardzi. Pamiętajmy, Masternak raz leżał na deskach w walce z Siwachem w Ergo Arenie, ale wtedy Siwach też leżał i to Siwach przegrał pojedynek. Ależ doping, atmosfera niesamowita. I odzyskał kontrolę Mateusz i tymi drobnymi krokami to on wywiera presję. Po akcji szczelny blok jest i po akcji, kiedy wyłapie na rękawice czy na łokcie atak rywala, od razu robi kroczek do przodu. To jest ta taktyka, o której mówił Piotrek Wilczewski. Świetny prawo. No brawo, brawo, bo to jest runda dla Masternaka, proszę Państwa. Absolutnie. Tu już nie mam wątpliwości. I tak moim zdaniem w pierwszej rundzie trafił tych lewych prostych więcej niż Smith, ale można było naciągnąć na korzyść Anglika i to nie było zdecydowane. Tu te prawe zrobiły różnicę. No, teraz widzimy na tej powtórce, jak ładnie trzepnął tak między rękawice, wsadził ten prawy. I znowu. No, niby na czubek szczęki. Trochę zamortyzował to Billiam Smith. No, widać, że ma twardą głowę. No, ale wiedzieliśmy, że jeden i drugi
nie ma szlany szczęki, także to będzie naprawdę twardy bój. Trzejma giga. Próbuje cię wypunktować. Musisz robić uniki rotacyjne pod tymi ciosami. No ale ja nie wiem, czy Binyam Smith, taki trochę nieociosany pięściarz z takim sztywnym kręgosłupem, czy to akurat najlepiej będzie mu wychodziło. Ale to nie nasze zmartwienie. Tak, najważniejsze. Świetna akcja. Ciosy na korpus. Najważniejsze, że to podstawowe uderzenie, jakim jest w boksie Masternaka, na lewy prosty, pracuje znakomicie. Zabrać oddech Smithowi, żeby po tych jego furiackich atakach bić ciosami właśnie na korpus, żeby nie dawać mu odpoczywać. I tu rewanżuje się Masternak w tym klinczu. W klinczu, który my najbardziej się boimy. Ja do tego się najbardziej boję. Nie pół dystansu, a klinczu, z którego wyrywa się z ciosami. I bije bardzo mocny prawy. Świetny lewy, wyprzedził Masternak. Ponownie lewy wyprzedzający. No, szybszy jest pole. Robi to, co z Whitleyem w docelowym dworze. Świetnie. No proszę, teraz... Nagiął przeciwnika, uderzył dwa na korpus, teraz lewy prosty i ponownie. No i aktywność. Zablokowane wszystkie uderzenia. Tak, i odpowiada. To o to chodzi, żeby po ataku rywala nie dać mu pewności siebie, nie dawać mu odpoczywać, nie dawać mu przerwy, tylko odpowiadać. I robi to Mateusz Masternak. Jeżeli mówimy o prawym sierpowym, on jest skuteczny u Masternaka, kiedy jest blisko rywala, bo wtedy omija lewą rękawicę i bije gdzieś tam w okolice ucha. Natomiast z dystansu powinien być prawy prosty, bo lepiej mu to zdecydowanie wychodzi. No, teraz bardzo dobry unik. Wcześniej zablokował cios bity na korpus pod lewy łokieć Polak. I w tym klinczu już też blokuje ataki rywala. Jeszcze minuta i 15 sekund do zakończenia trzeciej rundy. Nie dawaj mu oddychać, słychać podpowiedzi Piotrka Wilczewskiego i to jest bardzo dobra podpowiedź. No teraz lewy na lewy, jeden i drugi trafi. I kolejny lewy, prosty tym razem Anglika. Tak, tu jest niebezpieczny, kiedy... Ale sobie przytrzymuje Masternak lewą ręką Smitha, żeby ten nie poszedł zbyt mocno do klinczu i poluje na ten prawy. Tak, ale też ten, mówię, lewy sierp, kiedy schodzi, kiedy bije na dół, a później ewentualnie na górę, jest niebezpieczny. Smith ma jeszcze jedną dobrą cechę. On rzadko bywa rozcięty. Nie widać śladów na jego twarzy. Świetnie, kapitalna seria, fantastyczna. Uśmiechnął się tylko, ale odczuł te uderzenia. Proszę Państwa, Smith, ależ to była dobra akcja Masternaka. Ale otrzymał w kontrze lewy, prawy Mateusz i chyba odczuł lekko te uderzenia. Na pewno takie akcje powodują, że łatwiej jest punktować sędziom pojedynek na korzyść Mateusza. Tak, tak, bo tutaj te instrukcje dla sędziów były jasne. Przede wszystkim power punches. Na to zwracamy uwagę. I to była taka akcja przełamująca, która przechyliła szale zwycięzca na korzyść Polaka, w moim odczuciu. I już widać, mówiłem, że Smith się nie rozcina. Tutaj było rozcięcie, a to Chamberlain, który ze Smithem toczył naprawdę ciężki bój. Znakomity pojedynek i podłączył Smitha w 12 rundzie. No i popatrzmy teraz na tą powtórkę. Lewy, prawy, jeszcze trzeci, czwarty, prawy dochodzi, piąty. Sześć osób, ten szósty już spłynął po barku rywala. Dobry lewy sierp, prawy, po lewym sierpowym. No, no, częściej otwierać sobie tym lewym sierpowym drogę do prawego Mateusz Masternak, bo robi to znakomicie. Ale tutaj ten prawy też był mocny. Mówiłem, że odczuł na pewno to Mateusz, bo to zrobił krok w tył, później oprzytomniał i skrócił dystans, ale nie, to były mocne ciosy. Czwarte starcie. I już zaczyna Masternak lewym prostym, ale tym razem ten lewy nie doszedł czysto. No, tutaj trzeba mieć też zdrowia i końskiej siły, żeby tę szarpaninę w klinczu wytrzymać. Ale do tego przygotowywał się Master akurat całe życie. Ten higieniczny tryb życia, w którym tyle razy
wspominaliśmy, to budował komórkę za komórką mięśniową przez te 17 lat katorżniczego treningu. Tak, nigdy nie musiał męczyć się na zbijaniem wagi. Zawsze o to dbał. No i znów jest ten klincz. Ale jak najmniej tego klinczu, bo przy czystych akcjach to Masternak wychodzi naprzód. To widać jego pojedyncze uderzenia dochodzące celu. Natomiast tutaj sędziowie mogą interpretować każdy na swój sposób. No, to już było po komendzie. To było po komendzie, kiedy strzelił lewym sierpowym Smith. To już trzeba kontrować. No, ale nie zerna ta kontra. Tam bo podnosi prawą nogę do góry, trochę nerwowo czasem, kiedy właśnie boksuje za dużo w półdystansie. No to nie ma czasu do tego, żeby się ustawić, żeby zadać się poprawnie technicznie ciosy. Wtedy ta siła fizyczna Smitha bierze górę. Master musi wrócić do tego boksu, który pokazywał wcześniej. Lewy, prosty. Trzeciej rundzie. Tak, jak najwięcej środka ringu. Kombinacje kilku ciosów, otwierające tą defensywę. Tam krzyczy cały czas nogi, nogi, kapitalnie, kapitalnie, no właśnie, cały czas Wilku, czyli Piotr Wilczewski krzyczy z tymi uwagami do Masternaka. I teraz ciosy też w tułów, Mateusz, nie zapominaj o ciosach na korpus, o prawym na dół, który masz doskonały. Tego musi unikać, bo to potrafi robić Smith, był prawy podbródkowy, później sierpowy na górę. On to cały czas ćwiczył z Shane'em McGuganem, ten klincz. W walce z Okojem właśnie Okojemu zabrakło pracy z Shane'em McGuganem. Smith dalej robił to, co umiał, czyli walkę w klinczu, a Okoli nie i jest, no problem. Kapitalnie, prawy. No tutaj się po tym ciosie mocno wygiął do tyłu Bielan Smith. I moim zdaniem odczuł to, bo jego animusz spadł od razu. Kapitalnie, kolejne ciosy. Kolejna seria. I przy takiej równej rundzie, gdzie było tyle szarpaniny, to taka akcja decyduje. Ale trzeba właśnie zadawać ciosy. Bardziej się to opłaca Masternakowi. Dobrze. Ostatnie sekundy. I lewy sierpowy, i prawy sierp. Teraz doskonały, bo był z bliska, bo Smith wchodził mu na to uderzenie. Tak, tak. To o czym mówimy i doskonale o tym wiemy, aż teraz sam bardzo chciał z dystansu. Lewy prosty wyprzedzający. Smith jest zmęczony, proszę Państwa. Oczywiście Mateusz też czuje trudy tego pojedynku, ale tym, który ciężej oddycha, jest Ani. 10-9 naszym zdaniem wygrywa czwarte starcie Mateusz Masternak. I w tych rundach jest 3-1. 3-1 przy założeniu, że ta pierwsza runda, która przecież była absolutnie równa. Runda poszła na korzyść. No, zaczyna się robić nerwowo w narożniku angielskim. Ja już taki sceptyczny scenariusz przyjmuję oczywiście, no, bo korzystając z doświadczenia. No trzeba to czasami zakładać z punktu widzenia czysto taktycznego. Dobrze, że to Biniam Smith jest pierwszy rozcięty. Nie będzie też kurciło sędziego, żeby zbyt wcześnie przerywać ewentualnie ten pojedynek. Na razie praca Mateusza znakomita. Ta czwarta runda na początku wydawała się kryzysowa, natomiast dobrze, że końcówka przeważyła na korzyść Polaka w kontekście dalszych starć. Nawet już nie punktacji. Tak jest. Kapitalne były te lewe, proste, później prawy. Dobry, bitek gdzieś za ucho. Ale dobry też podbródek Smitha. On jednym uderzeniem potrafi odwracać się obraz. A to widzimy, proszę Państwa, tak widzowie. Jak ja to tak, tak. Ale bardzo uczciwie powypunktowali to widzowie. Tak jest. Może Polacy też biorą udział w tej punktacji. Tak, ależ teraz ruszył po tej minucie przerwy Bielan Smith. Dobrze, odepchnij i krok do przodu, zanim z lewym prostym. Nie dawaj odpoczywać, nie dawaj oddychać, nie dawaj dojść do siebie, bo Smith pokazywał te kryzysy kondycyjne w każdym pojedynku. To nie są, tak jak powiedziałem, kryzysy kondycyjne, tylko on pada ofiarą swojego zabójczego tempa i trzeba to wykorzystać. No, teraz jeden i drugi w tył głowy, uśmiechnął się tylko John Latham. Ale na pewno, jak zajdzie taka potrzeba, to szybko zwróci uwagę. Jest prawy. I znów ten prawy bity do środka, który dochodzi celu. No widziałem na sparingach właśnie wcześniej, aż tak tego nie analizowałem, nie mówiłem publicznie, żeby też
nie doszło to w jakiś sposób do obozu Brytyjczyka. Świetny prawy Mateusza, szybszy był w tej wymianie, że Mateusz zdecydowanie lepiej sobie radził, jak bił prawy do środka, jak bił prawy prosty, krótki. Ma do tego timing, ma do tego czutkę i to było widać od pierwszej jego ważnej walki z Łukaszem Janikiem. No teraz ściągnięcie. I jeszcze minuta 10. I cały dobry czas lewy. Pracuje lewy prosty. Cały czas pracuje lewy prosty Masternaka. Świetne prawo. I ten, ten lewy, on będzie pozwalał kontrolować tempo walki i odpoczywać Masternakowi i ustawić celownik do tego, żeby zadawać prawy. I ten lewy trzeba bić. I trzeba bić później kombinację, jak się trafi pierwszym ciosem, bo Smith się zamyka. Widać, że on nie widzi tych ciosów, bo jest dla niego za szybko. I później jeszcze opada mu prawa ręka. Wpadałoby jeszcze do łóżka. Tak jest, ten lewy zwód. Teraz wreszcie był zwód. Przyrób. Taki krok bez ciosu i później lewy, prawy w drugie tempo. Tomasz Ternak potrafi robić. Wiemy o tym doskonale. No i teraz będzie na tym zmęczeniu takie instynktowne akcje. No szalenie jest to nasz czas, niewiele brakowało. Ale już rozluźnił się, bo skoro decyduje się na takie ataki Masternak, to znaczy, że czuje się bardzo, bardzo dobrze. Znów tutaj przytrzymał lewą rękę Masternaka, sędzia był z drugiej strony. Tak, ale nie trafił podbródkowym, a takie ciosy kosztują, bo najpierw musiał użyć siły, żeby wyrwać się z klinczu, a później przestrzelił. Runda dla Masternaka. Też tak uważam, a więc proszę Państwa, robi się coraz ciekawiej oczywiście. To jest walka widziana naszymi oczami, a jeszcze są trzy pary oczu sędziów, także i decyzji. Switching the fuck off. Stop pulling out. Switch yourself on, all right? And line yourself up. All right, you need to feint more before you come in. Feint, draw that jab. You know you're going to throw a big right hand. Roll underneath it. You're getting caught when you're leaning last back. Last 20. Roll or block and shorten the shot. But then don't smother the fucking thing. Go to work on the inside. Corner, right, 10 seconds. Go to fucking work. 5 rund za nami, 6 starcie rozpoczęte. Seconds out. Round 6. I lewy prosto od razu. Tak jest. Cały czas zastanawiam się, dlaczego Shane McGuigan każe mu iść w tę uniki rotacyjne. Mówię o Biniamie Smithie. Jego postura nawet nie predysponuje go do tego rodzaju walki. Lepiej kazałbym podnieść tą lewą ręką. Chociaż z drugiej strony Masternak też między ręce trafia, także to nie wiem, na ile to pomoże. Teraz lewy na lewy, obaj trafili, ale kolejne lewy Masternaka dochodzą celu. Szybszy jest Master, zaczął się rozluźniać, zaczął pracować na nogach, odskok, doskok, tak jest i bije kombinację. I pozostaje po kombinacjach blisko, to jest też bardzo istotne, bo wtedy Smith czuje zagrożenie i on nie idzie tak otwarcie do przodu. To jest wtedy najlepszy Masternak, ta kontrola dystansu w blisko. Mimo, że jest trochę niższy, mimo, że fizycznie ma lepsze warunki rywal, ale to nie ma w tym momencie większego znaczenia. Ale widzieliśmy dziś pojedynek o mistrzostwo Anglii, Cutlera, gdzie był zdecydowanie niższy i też kontrolował dystans lewym prosto. Przede wszystkim do kontroli dystansu lewym prostym predysponują Mateusza szybsze nogi i szybsze ręce. Timing to wyczucie dystansu. Inteligencja ringowa, a te IQ ringowe Mateusza jest naprawdę wysokie. No, bija go teraz Mateusz tym czyściutkim lewym prostym. No, teraz znalazł tam miejsce pod prawym łokciem Mateusza i strzelił lewym na dół. I teraz wyrywał się z klinczu prawym sierpem. To są najniebezpieczniejsze momenty. Ale też dobrze Mateusz zawsze bierze swoje łokcie do środka. Czytamy sobie rozcięcie. Świetny prawy Mateusza na szczękę Smitha. U Mateusza pod prawym okiem drobne rozcięcienie. Chyba nie. To jest, patrzysz teraz na lewą stronę. No i lewy prosty jest. Ale na, z tej strony też chyba nie. Rozcięcienie, być może opuchizna. Jest pełna 50 sekund, proszę Państwa. Ale w sumie walka czy stanie, ma fauli. No teraz. Mówię.
Dobrze to analizował Mateusz Masternak przed pojedynkiem. Ściąga ręce w bloku wysoko, nie wysuwa je sam do klinczu, więc Mitowi też ciężko jest klinczować tutaj. Ciężko przede wszystkim w tym klinczu pracować. Świetne przepuszczenie lewego prostego, kontra, lewy, lewy, prawy, ten prawy nieczysto, bo bliżej głowę Smith, ale musi Mateusz spróbować w dół uderzyć ten prawy. W momencie, kiedy ten schodzi po podwójnym lewym. I co najważniejsze, Mateusz za każdym razem stara się wyprzedzać rywala. Trafił Smith mocnym prawym nad lewą ręką. I teraz odpowiedź kapitalna. Szybszy jest Polak. No, to była bardzo ważna odpowiedź w końcowej fazie tego starcia. Tu widzimy Azima. Adam Azim. Mistrz Europy kategorii super lekkiej. Ostatnio stoczył świetny pojedynek wygrany przed czasem. Bardzo utalentowany facet. I Caroline Dibua, siostra Daniela Dibua. Przyszła mistrzyni świata zawodowego z obrzucącym. Bardzo czysty, lewy, prosty. W tych powtórkach to nawet widać, kto jest, kto wiedzie prym, kto tutaj jest cenniejszy, kto tutaj narzuca tempo pojedynku, kto ma ciosy przede wszystkim bardziej wyraziste, te, o które sędziowie prosili na tym zebraniu przed walką. Siódma runda, a więc pół metek, proszę Państwa, za nami. No i proszę zwrócić uwagę, bardzo sprytnie odwrócił plecami do linii Smitha Mateusz Masternak, pokazując też swoją siłę, pokazując lepszą kondycję. Teraz dobra praca nóg i punktują wszystkie rundy, czyli tak jak ja, 5 do 1. I tak jak pan oczywiście, panie Szuta. Na razie jesteśmy zgodni, czasami się nie zgadzamy, ale jeśli chodzi o ten pojedynek, jesteśmy wyjątkowo zgodni, bo moim zdaniem jest klarowny. Aby był dla wszystkich tak klarowny. No. Sędzia zwraca uwagę, żeby nie ściągać. Kapitanie, wreszcie jest ten, lewy zakończył sierpowy. Kombinację lewym sierpowym. I teraz prawy sierpowy. Krótko. Smith jest bardzo zmęczony. Jest zawodnikiem ograniczonym i przy tym zmęczeniu, przy tym jak utracił dynamikę i siły fizyczne, to naprawdę zostaje połowę zawodnika już tylko. No i teraz był kapitalny prawy po podwójnym lewym prostym Masternaka. Obaj są zmęczeni, ale Mateusz zawsze ma w bagażu jeszcze umiejętności. Chodzi o odepchnięcie. Sędzia pokazywał, żeby nie odpychać. I to jest to odprowadzenie ciosów odchyleniem głowy. Ale jest też rozcięcie. Mamy rozcięcie, lewy ugryw. To jest częsta przypadłość Masternaka. Mówię, szczęśliwie wcześniej rozcięty był Smith. Tak, nie dał się teraz wpuścić i nie poszedł za bardzo do przodu Masternak. Jeszcze minuta do końca siódmej rundy. Dobrze, że kończy lewym sierpowym. I jeszcze przydałby się jeden prawy prosty po tej kombinacji, bo już zupełnie po tym lewym sierpowym Smith jest otwarty. Brakuje trochę nogi do przodu przy tej kombinacji. Ale widać, jak szybko regeneruje się, jak odzyskuje te siły Bilan Smitha, więc znów potrzeba trafienia, takiego jak teraz. Regeneruje się szybko, natomiast Master też jest przygotowany doskonale, stąd on też będzie odzyskiwał dosyć szybko te siły. No, widać, że teraz szedł swoją lewą stronę, obniżył pozycję i strzelił tam lewym na dół Smith. Teraz prawy na dół. Teraz z kolei prawy na dół, tak jest, a więc no, dobry okres teraz ma Smith. Ale to po tej chwili, gdzie Masternak dominował, więc tutaj... Ale końcówka, jak widzimy, teraz należy do Smitha. Znów niebezpieczny lewy na wątrobę, lewy sierpowy na górę i runda wygrana moim zdaniem przez Smitha. Jest 5 do 2 teraz w rundach. Po 7 startach zadowolony Shane McGuigan. No ale ja myślę, że w
taka siódma runda to może być ten moment kryzysowy Mateusza, że on za chwilę złapie drugi oddech. A dlaczego tak myślę? Bo pierwszy zadyszkę w tym pojedynku złapał Smith i on teraz ma drugi oddech, a za chwilę sytuacja powinna się odwrócić. Świetnie. Bam. Zabrakło centymetru, żeby to na czubek szczęki spadło. No, tutaj był ten prawy pod lewy okieć. No właśnie to nie był czysty cios, tak właśnie poszedł po łokciu. Właśnie nie ma co nawet realizator pokazać takiego czystego w wykonaniu Smitha. To są jakieś ciosy, w które on się wyrwał z kliczu, bądź pojedyncze lewe proste. I proszę Państwa, no, zwraca uwagę, że za późno kończy tą minutową przerwę. Koniec walki. Co się dzieje? Nie rozumiem. Być może odnowiły się te problemy z okiem Mateusza. Pamiętam, jak mówił o nich po walce z Junielem Dortikosem. Nie wierzę. Jestem w szoku. Tak, nagle coś się zaczęło dziać w tej końcówce. To była najtrudniejsza walka Smitha. No przecież przegrywał ten pojedynek do tego momentu.